Się rozpoczęło. Się rozpoczęło. Chociaż jeszcze Facebook nic nie mówi, coś tam, znaczy, że prowadzi coś tam, coś tam. O, teraz Facebook mówi, tak, powiadomień będzie 1500-1900, bo mam dzisiaj ze sobą dwa telefony, mój i Marcina, bo Marcina będę później wykorzystywać. Także ja jeszcze czekam na Was, bo jeszcze nic nie widzę. Znaczy, ja nie widzę, czy Wy widzicie. I piję sobie pyszną kawę w kubeczku z alpaką od Małgosi, z alpaka Konradów, gdzie byłam 3 razy i gdzie są śliczne alpaki i małe kózki. No. I zaraz będziemy zaczynać, bo tak, mam jeszcze 2 minuty do oficjalnego rozpoczęcia. To Wam się przyznam, że o, widzę już, że widzicie. Mamy 2 minuty, to Wam się przyznam, że po pierwsze jestem cała... Cześć, Batko. Po pierwsze jestem cała w budyniu. Tak, tutaj wszędzie jest sierść, bo dzisiaj... Gdzie w ogóle myślę, nie wiem, ile będzie. Planuję krócej, ale nie wiem, czy wyjdzie krócej, bo dzisiaj jest Marcin w domu, wziął urlop, drukuje zamówienia, znaczy drukuje, wycina zamówienia do sklepu i... No i z tego powodu chciałam zrobić krócej, bo też tam muszę robić różne rzeczy, znaczy adresować koperty. A chciałam wykorzystać fakt, że Marcin jest w domu i chciałam uatrakcyjnić live i wystąpić z budyniem śpiącym na ramieniu. I 2 razy próbował mi Marcin tego budynia na ramię włożyć, ale budyń jednak miał swoje zdanie i tak jak zawsze z kotem przytulaśnym i zawsze śpi i zawsze na mnie siedzi i ja nie mogę wstać, tak dziś powiedział, że on nie będzie występował i nie jest kotem medialnym. Ale tutaj jest dowód na to, że wszędzie był budyń i no. A tymczasem moje opowieści o budyniu sprawiły, że już jesteście i słuchacie i oglądacie, więc już mogę zacząć. Teraz zaczynam oficjalnie, że mam na imię Ania i inspiruję do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności, a podczas wtorkowej inspirującej kawki staram się podrzucać Wam jakieś różne ciekawostki i mam nadzieję, że z części przynajmniej będziecie korzystać i część z Was jakoś tam coś zrobi z tym, co ja Wam daję i może dla kogoś będą te rzeczy przydatne. A dziś chciałam opowiedzieć Wam o książce, którą przeczytałam. Autor nazywa się, i teraz przed live'em zapisałam sobie, jak się wymawia, bo ja nie wiem, jak się wymawia to nazwisko, więc weszłam sobie, wiecie, w taką aplikację, która czyta i jakiś tam Amerykanin przeczytał, że tak powiem, wymowę tego nazwiska. Ja ją sobie nieudolnie zapisałam, a teraz ją jeszcze bardziej nieudolnie powtórzę i podejrzewam, że będzie to tylko raz powtórzone nazwisko tego autora, a później już będę używać słowa autor. Moment, bo tu jeszcze... Bo mi się wyłączył Marcina telefon, a on jest potrzebny. No nie. No po prostu fajnie, super. Świetnie, wyłączył mi się Marcina telefon i... chwila, moment, będę krzyczeć za zamknięte drzwi. Marcin! A będę korzystała z... Dobra, już nie trzeba, już odblokowałam telefon, okej, odblokowałam. Nie trzeba. Nie musi wchodzić i stawać za mną z tą kartką, wiecie, ona mnie tutaj zmusza do planowania. Dobra, będę się starała jakiś czas sobie tutaj naciskać, żeby mi się to z telefonu, co Wam chcę przeczytać, nie wykasowało. Wracam do autora. To jest Robert Foljam. Foljam, tak podobno się to wymawia. I to jest taka książka, tak wiem, że widzicie odwrotnie, ale ja zaraz ten tytuł przeczytam. To jest książka wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu. Ciekawy tytuł, taki intrygujący, dość długi. Ja słyszałam już dość dawno temu o tej książce. Wreszcie stwierdziłam, że ją przeczytam, tym bardziej, że znalazłam oczywiście na Legimi. Książka nie jest spora objętościowo, ma 216 stron, czyli jest taka dość cienka w sumie, można powiedzieć, ale jest niesamowita. Niesamowita i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Jest to zbiór esejów. Zbiór esejów o życiu. A jakby to powiedzieć, zbiór esejów, które na przykładach pokazują nam
System wartości. System wartości, które są potrzebne po prostu do życia w społeczeństwie i do naszego funkcjonowania na Ziemi, wspólnego, naszego jako ludzi. Autor robi to w fascynujący sposób. Na początku, we wstępie, umieszcza takie credo. Jest to zbiór zasad, kilkunastu można powiedzieć, tak, kilkunastu. Chciałam Wam za chwilę Wam te zasady przeczytać, ale zanim to zrobię, to chciałam o czymś powiedzieć, ponieważ tak jak mówi tytuł tej książki, wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu, te zasady to są sformułowane zdania, których tak naprawdę uczymy się w przedszkolu, ewentualnie w tych takich najmłodszych klasach, czy najmłodszych latach, są banalnie proste. Dotyczą naszego funkcjonowania w tejże placówce, ale teraz trzeba jak gdyby na te zasady, króciusieńkie, popatrzeć z dwóch punktów widzenia. Czyli jeden punkt widzenia, no to jest ten z przedszkola, tak? Czyli my tę zasadę słyszymy w przedszkolu i wiemy, co robić, czego nie robić. A drugi jest ten, żeby sobie jak gdyby odwrócić to myślenie i popatrzeć na tą zasadę z perspektywy życia, w którym w tym momencie jesteśmy. I gdy to robimy, to słuchajcie, dzieje się magia, bo uświadamiamy sobie, że te wszystkie najprostsze rzeczy, one naprawdę pozwalają nam żyć i funkcjonować w społeczeństwie i na świecie w ogóle. No i pozwólcie, że przeczytam Wam te zasady. To credo, które znajduje się na początku książki. Dziel się wszystkim. Graj uczciwie. Nie wolno bić innych. Jeśli coś znajdziesz, odłóż to na miejsce. Sprzątaj po sobie. Nie zabieraj cudzych rzeczy. Przeproś, jeśli zrobisz komuś krzywdę. Umyj ręce przed jedzeniem. Spuszczaj wodę w ubikacji. Jedz ciepłe ciastka z zimnym mlekiem. Są dobre dla ludzi. Dbaj o zachowanie równowagi. Każdego dnia po trochu ucz się i rozmyślaj. Rysuj i maluj. Tańcz i śpiewaj. Baw się i pracuj. Ucinaj sobie popołudniową drzemkę. To jest piękne i tak mi się podoba. Kiedy wyruszasz poznawać świat, uważaj na drodze, podaj komuś dłoń i już jej nie puszczaj. Zachowaj podziw dla świata. Złote rybki, chomiki, białe myszki i małe nasionka, wszystkie w końcu umierają. My także. Popatrz. Słuchajcie, to jest tak niesamowite, tak proste, a jednocześnie tak głębokie. Eseje, które są w książce później, wyjaśniają jak gdyby głębiej te wszystkie zasady, o których mówiłam, które przeczytałam. Wyjaśniają, dopowiadają, pokazują na przykładach. One nie są długie, są krótkie. I są piękne, tak w ogóle piękne. Bardzo podoba mi się, tak już powiem takimi przykładami, bo tutaj patrzę w swoje notatki, bo zawsze, wiecie, z książek robię notatki. Bardzo podoba mi się esej zatytułowany Sznycel, który mówi o tym, jak autor, no bardzo tenże sznycel lubi i gdy podróżował i gdy zatrzymywał się w jakichś miejscach, to zawsze tam, gdzie się zatrzymywał, jadł ten sznycel i on sobie je porównywał, tak, w tych różnych miejscach, w których był. Opisuje też miejsce, w którym znalazł takiego sznycla idealnego, który po prostu spełnia wszelkie jego takie kulinarne, wiecie, zachcianki i upodobania. I na końcu jest taka piękna konkluzja. Mogą nie jeść... Ta konkluzja wynika z tego, że ktoś mu tam zwrócił uwagę, że no raz, że to mięso, nie? Dwa, że obżarstwo. No i w ogóle, nie wiecie, o co chodzi, nie? Że to tak może nie wypada. I on... jedzenie tych sznycli to tak źle wpływa na zdrowie, nie? Że organizm, że... I on coś pięknego mówi na koniec. Mogę nie jeść sznycli, ale śmierci nie uniknę. Czy nie lepiej umrzeć szczęśliwym?
prawda? Fajny jest też esej o człowieku, który się nazywał Larry Walters, który postanowił wznieść się w górę na krześle, do którego przywiązał ileś tam balonów. To był rok 1982 i faktycznie to wydarzenie miało miejsce. Dwa eseje zresztą są temu poświęcone. Jeden idei tego wzniesienia się i dlaczego ten człowiek to zrobił. No drugi wyjaśnia, co się z nim później stało. A ja oczywiście, ponieważ jestem osobą, która drąży, zastanawiałam się, czy to jest historia taka, wiecie, wymyślona na potrzeby eseju, czy prawdziwa. I tak, faktycznie sprawdziłam sobie od razu w Wikipedii. Tak, była taka historia i stało się coś takiego. Ale czymś, co chciałam Wam dzisiaj przeczytać, jest jeden z esejów, który tak strasznie mnie ujął. Niesamowicie, naprawdę niesamowicie. Być może dlatego, że troszeczkę w małym stopniu utożsamiam się z tą występującą w nim bohaterką. Esej jest piękny, także zapraszam do posłuchania. Esej ma tytuł Syrena. Mieliśmy się bawić w olbrzymów, czarowników i krasnoludki. Pewnego dnia, kiedy pod opieką miałem około 80 dzieci w wieku od 7 do 10 lat, ich rodzice zajęci byli rodzicielskimi sprawami, ustawiłem całą szeredę w sali spotkań naszego kościoła, autor tak w ogóle, on jest chyba pastorem, mi się wydaje, i wytłumaczyłem im zasady wspólnej zabawy. Była to zabawa na wielką skalę, do której był potrzebny karton i nożyczki. Wymagała też podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Ale prawdziwym jej celem było robienie wiele hałasu, wzajemne gonitwy, aż wreszcie nikt nie wiedział, po której jest stronie, ani kto wygrał. Podzielenie rozbawionych dzieci w wielkiej sali na dwa zespoły, wytłumaczenie im zasad gry i podziału na grupy było doprawdy niemałym osiągnięciem. Ale zrobiliśmy to w znakomitej atmosferze i mogliśmy zaczynać. Podniecenie gonitwami osiągnęło punkt kulminacyjny. Wrzasnąłem więc. Teraz każdy musi zdecydować, kim jest. Olbrzymem, czarownikiem czy krasnoludkiem. Kiedy zbite w gromadki dzieci zawzięcie szepcząc naradzały się, ktoś szarpnął mnie za nogawkę spodni. Spojrzałem w dół. Jakaś mała dziewczynka patrzyła na mnie i spytała cienkim, przejętym głosikiem: a gdzie stoją syreny? Gdzie stoją syreny? Długa chwila milczenia, bardzo długa chwila. Gdzie stoją syreny? Powtórzyłem pytanie. Bo widzi pan, ja jestem syreną. Ale przecież tu nie ma syren. Owszem, są, ja jestem syreną. Ona nie zamierzała być ani olbrzymem, ani czarodziejem, ani krasnoludkiem. Wiedziała, kim jest. Syreną. I nie zamierzała wycofać się z gry, odejść i stanąć pod ścianą, gdzie było miejsce tych niepotrzebnych. Zamierzała brać udział w zabawie tam, gdzie było miejsce syren. Nie chciała zrezygnować ani ze swojej godności, ani tożsamości. Uważała za pewnik, że jest w tej zabawie miejsce dla syren i że ja będę wiedział, gdzie ono jest. No tak, gdzie mają stać syreny? Wszystkie syreny, wszyscy ci, którzy są odmienni, którzy nie odpowiadają normie i którzy nie godzą się na ustalone podziały. Wystarczy, żebyś odpowiedział na to pytanie, a możesz stworzyć szkołę, naród, cały świat. Jaka była wtedy moja odpowiedź? Czasem udaje mi się powiedzieć to, co trzeba. Syreny staną tutaj, przy królu morza, odparłem. Raczej koło błazna królewskiego, pomyślałem sobie. I tak staliśmy oboje, trzymając się za ręce i przyglądając oddziały czarodziejów, olbrzymów i krasnoludów, które przebiegały koło nas w szalonym pędzie. A tak przy okazji, to nieprawda, że syreny nie istnieją. Osobiście znam jedną. Trzymałem ją za rękę. I właśnie takie są te eseje. Ten mnie ujął niesamowicie. I koniecznie chciałam, żebyście poznali przynajmniej jeden. A jeżeli się uda, jeżeli ktoś ma Legimi na przykład, albo jeżeli ma okazję wypożyczyć tę książkę, albo nawet kupić, to bardzo, bardzo zachęcam. Dobrze, to jeszcze na koniec jeszcze raz powiem. Robert Foldziem. Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu. Cudowna sprawa, cudowna książka, bardzo, bardzo namawiam. A przy okazji wrzuciłam wczoraj na bloga taki post, gdzie między innymi
tą książkę też polecam, ale też jeszcze cztery inne, takie, które przeczytałam ostatnio i które myślę też są bardzo, bardzo warte przeczytania. Także zapraszam też na bloga. No i oczywiście zapraszam w piątek na Bullet Inspiracje, w następny wtorek na następną inspirującą kawkę. Wtedy już chyba Marcin nie będzie miał urlopu i będzie dłużej, bo dzisiaj, tak jak powiedziałam, króciutko. No i oczywiście zapraszam do sklepu Bullet Dragon, gdzie są święta nietypowe. Tak, ja też się bardzo wzruszyłam. Tak, Aneta? Po prostu syrena jest niesamowita. Także zapraszam po arkusze ze świętami nietypowymi, bo chcieliście i mamy już zebrane. Te wszystkie nietypowe, które są w sklepie, są zebrane na trzech arkuszach, a w miarę jak będziemy dodawać kolejne, to będą dochodziły kolejne arkusze ze zbiorówką świąt nietypowych. Także taka nowość, a ja podążam do Marcina, który wziął urlop na 2 dni i dzielnie drukuje i wycina wasze zamówienia. Także to tyle na dzisiaj. Polecam mocno tę książkę, bo naprawdę warto ją przeczytać. Tak jak jest bardzo wzruszająca. To jest tylko przykład. I co jest jeszcze pięknego? No właśnie, on wychodzi od takich prostych rzeczy, takich właśnie, wiecie, z poziomu niby przedszkola i dociera do ich głębi. Niesamowicie dociera do ich głębi i dopiero wtedy otwierają nam się pewne okienka i dopiero zaczynamy coś innego rozumieć, niż jest to takie, wydawałoby się, proste i oczywiste. Naprawdę, naprawdę polecam wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu. Bo taka jest prawda. Te zasady proste są zasadami na całe życie. Także bardzo, bardzo zachęcam, bardzo namawiam i już podążam do Marcina. Pa, pa, do zobaczenia.